Podane są wyniki sekcji zwłok 45-letniego księdza i 26-letniego diakona z Sosnowca. Prokuratura poinformowała, że przyczyną śmierci księdza, który zginął pod kołami pociągu, były wielomiejscowe rozległe obrażenia ciała. Z kolei sekcja zwłok 26-letniego diakona wykazała na jego ciele liczne rany cięte na klatce piersiowej i szyi, które spowodowały uszkodzenie dużych naczyń krwionośnych i płuc i doprowadziły do wykrwawienia mężczyzny. O tej drugiej sprawie, panie redaktorze, mogę powiedzieć tyle, że zostało wszczęte śledztwo również w tutejszej prokuraturze okręgowej, ale to są dwie różne sprawy. To drugie postępowanie wszczęliśmy z uwagi na to, że pojawiła się informacja, że śmiertelnie został potrącony przez pociąg 45-letni mężczyzna. Dzisiaj mogę już potwierdzić, że tym mężczyzną również był ksiądz. Do zdarzenia doszło 7 marca. Po godzinie 10 na dworcu PKP w Sosnowcu pod kołami pociągu zginął 45-letni ksiądz. Później ujawniono zwłoki 26-letniego diakona. Znajdowały się w pobliżu domu katolickiego. Polska służba zdrowia kuleje. Odczuwają to i pacjenci, i lekarze. O tym, jak można ją uzdrowić, debatują przedstawiciele medycyny w ramach Kongresu Wyzwań Zdrowotnych, który odbywa się w Katowicach. Myślę, że to jest niesamowicie ważne, żeby właśnie w jednym miejscu, w takiej otwartej, niezależnej dyskusji to grono się spotkało. No bo tematów takich, które trzeba, czy zmian, których trzeba dokonać w systemie, no jest bardzo dużo. Myślę, że każdy z nas, chodząc co jakiś czas niestety do lekarza, się o tym przekonuje. Podstawowym problemem jest brak kadry medycznej. Lekarze i pielęgniarki wolą wyjeżdżać za granicę, gdzie mogą zarobić dużo więcej pieniędzy niż w kraju. Nawet jeśli ustawowe podwyżki gwarantują wzrost płac personelu medycznego, to szpitale na owe podwyżki nie do końca stać. Efektem braku odpowiedniej kadry jest zamykanie ważnych dla pacjentów oddziałów, w tym zwykle chirurgii interny czy pediatrii. Pan minister zapowiadał właśnie przed chwileczką duży rzut i duży napływ. Szczególnie za wschodniej granicy. No, faktycznie jest ponad 4300 lekarzy różnych specjalizacji, którzy pracują już w naszym systemie, ale my byśmy się chcieli opierać również na naszych lekarzach. A czy tak będzie, to już czas pokaże. Szpitale czekają na dalsze kroki w związku z ustawami o jakości czy sieciach onkologicznych, których trwa procedowanie w Sejmie. Czekamy na to, w którym miejscu w tej ustawie się znajdziemy tak naprawdę. To dla dobra pacjentów. Ośrodek się rozwija, jeżeli chodzi o obszar onkologiczny, od wielu, wielu lat i przybywa nam pacjentów, dlatego te akty prawne są dla nas tak ważne. Sam minister zdrowia podczas otwarcia Kongresu Wyzwań Zdrowotnych zapowiedział, że planowane ustawowo zmiany nie uleczą służby zdrowia z dnia na dzień, lecz dadzą możliwości, by te zmiany z czasem implementować. Do tego, jak podkreślił, ważny jest również dialog wszystkich środowisk medycznych. Różnimy się. Mamy różne pomysły. Ale cieszę się, że cały czas ta skłonność do debaty, to ile nas jest dzisiaj na sali, to, że te problemy są bolączkami o największej skali w życiu człowieka i że będziemy o tym rozmawiali. Ale niezależnie chcę prosić wszystkich o wsparcie, o to, żeby ten aspekt jakości, który niedługo już będzie sformalizowany, stał się wyznacznikiem również w naszej pracy. Kongres Wyzwań Zdrowotnych w Katowicach potrwa do 10 marca. Na razie po wiadukcie przy ulicy Wojska Polskiego w Sosnowcu nie jeżdżą tramwaje oraz wstrzymany jest ruch pieszych w kierunku Jaworzna. Lada moment jednak wiadukt zostanie całkowicie zamknięty, wyburzony, a w jego miejscu powstanie nowy. Był naprawiany, był zabezpieczany rzeczywiście. My myśleliśmy, że jeszcze troszeczkę nam posłuży, jednak jego stan jest taki, że no nie mogliśmy czekać. Mieszkańcy Niwki, Boru, Jęzora w dojeździe do centrum miasta tak naprawdę mają dwie drogi. Wzdłuż ulicy Wojska Polskiego się poruszają albo Mikołajczyka. Zamknięcie Wojska Polskiego sprawi, że cały ruch zostanie przekierowany na ulicę Mikołajczyka. I będą się tam tworzyć duże korki. Utrudnienia potrwają 2 lata, a to głównie ze względu na fakt, że pod wiaduktem znajduje się ważna magistrala kolejowa, która na czas wyburzenia oraz budowy nowego obiektu nie może być cały czas zamknięta. Inwestycja pochłonie około 41 milionów złotych.
chciałaby dopuścić właśnie i mnie jako lekarza, i pielęgniarkę, która do niej chodziła przez te wszystkie miesiące, do takiego najbardziej intymnego doświadczenia, którym jest umieranie. To słowa Anety, która mając niespełna 38 lat w lipcu zeszłego roku przegrała walkę z nowotworem. Po raz pierwszy choroba dała o sobie znać w 2016 roku, diagnoza nowotwór piersi. Gdy po miesiącach leczenia wszystko zdawało się być na dobrej drodze, pojawiły się przerzuty. Jak się okazało, że ma wznowę, była cały czas, no cały czas jeździła do Bielska, tam do pod opieką była lekarza onkologicznego. No, kiedy już ten ból jej dokuczał tak mocno, że lekarz nie mógł jej tych leków zapodawać, nie mógł jej tych większych leków podać, to zaproponował jej właśnie hospicjum. I ona, ponieważ był to okres też pandemia, to było wszystko przez telefonicznie. Źle się czuła, bardzo, bo dostała plastry takie i te plastry ją strasznie wymęczyły. Państwo Mleczko zdecydowali się na pomoc hospicjum domowego, a dziś, 2 lata później, ponownie z niej korzystają w chorobie kolejnego członka rodziny. Taką pomoc w województwie śląskim świadczy Bonifraterskie Centrum Medyczne. To holistyczna opieka nad chorym, ale przede wszystkim duże wsparcie psychologiczne rodziny umierającej osoby. Jesteśmy z pacjentem, jesteśmy serduchem, dajemy im swoje ciepło, dajemy im siebie. Wszystko, co jest potrzebne. Staramy się, żeby byli bezpieczni, bo to jest chyba takie najbardziej istotne. Przechodzimy z nimi wszystkie trudne chwile i radosne chwile. Każda jakaś zły wynik. Staramy się tłumaczyć, przygotowujemy na najgorsze. No po prostu jesteśmy. Jednak pomoc specjalistów hospicjów domowych to nie tylko oswajanie ze śmiercią, ale również ta w zakresie codziennych czynności. Pacjenta doglądamy również w temacie wszelkiej dolegliwości związanych z chorobami skóry, z otarciami, z odleżynami. Proces leczenia odleżyn jest procesem bardzo długotrwałym, wymagającym szczególnej opieki, szczególnej troski, wymagający specjalistycznych materiałów. Dziś Bonifratrzy wspierają blisko 200 pacjentów oraz ich rodziny. Jednak możliwości zespołu są znacznie większe. Bonifraterskie hospicje domowe mogą i chcą docierać do każdego pacjenta w potrzebie, a kompleksową pomoc lekarza, pielęgniarki, psychologa, fizjoterapeuty i ewentualnie kapłana można uzyskać nawet w ciągu jednego dnia. Ze wsparcia wyspecjalizowanego zespołu medycznego można skorzystać na terenie całego województwa. Najczęściej nasi pacjenci to są chorzy leczeni paliatywnie, czyli nie z myślą o tym, żeby ich wyleczyć radykalnie. Tym niemniej w tej chwili te terapie są na tyle skuteczne, że potrafią przedłużyć życie, a to daje nam już taką przewagę również czasową, że możemy jak najdłużej towarzyszyć pacjentowi i w trakcie terapii, i później w razie zakończenia tej terapii, po jej zakończeniu. Także to jest taka grupa chorych onkologicznie, ale oprócz tego trzeba pamiętać, że jest mnóstwo pacjentów z innymi schorzeniami, którzy też kwalifikują się do tej pomocy. Jak na przykład choroby neurologiczne, niewydolności oddechowe, źle gojące się rany czy AIDS. Pomoc świadczona jest nieodpłatnie, a chory powinien mieć tylko skierowanie od lekarza rodzinnego lub onkologa. Zgłoszeń można dokonywać pod numerem telefonu 530 433 655. Przed nami 16. edycja metropolitalnego Święta Rodziny. W tym roku inauguracja odbędzie się 20 maja w Domu Muzyki i Tańca w Zabrzu, a dzień później w katowickiej katedrze odbędzie się świętowanie jubileuszy małżeńskich. Do wydarzenia co roku włącza się wiele miast i instytucji, m.in. telewizja TVS, które przygotowują przedstawienia teatralne, koncerty muzyczne czy panele dyskusyjne. Z jednej strony chcemy zarażać się optymizmem od tych rodzin, którym się udało. Ale zauważamy rodziny, te rodziny z problemami, którym chcemy wychodzić naprzeciw z pomocą. Cieszymy się z każdego sukcesu, cieszymy się z każdej radości, która w naszych rodzinach wyrasta. Ale myślę, że to, co jest naszą prawdziwą troską, to właśnie pomoc potrzebującym. Tegoroczne Metropolitalne Święto Rodziny będzie przebiegało pod hasłem Rodzina jako forum dialogu. Ona jest jakąś kontynuacją ubiegłorocznego, bo w ubiegłym roku to był początek wojny na Ukrainie i dlatego mówiliśmy o rodzinie jako źródle pokoju, jako miejsce rodzenia się pokoju, uczenia się pokoju, a w tym roku mówimy o tym, że rodzina powinna być
forum, miejscem dialogu, bo właśnie z powodu braku dialogu, deficytu dialogu, to bardzo często wybuchają konflikty. Idea metropolitalnego Święta Rodziny zrodziła się w 2007 roku podczas pielgrzymki samorządowców i parlamentarzystów do Rzymu.